Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała tobie, Panie. Jezus powiedział: biada tobie, Korozajn, biada tobie, Betsajdo, bo gdyby w Tyrze i w Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno by się nawróciły, siedząc w worze i w popiele. Toteż Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie, niżeli wam. A ty, Kafarnaum, czasz do nieba masz być wyniesione? Aż do otchłani zejdziesz. Kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi. Lecz kto mną gardzi, gardzi tym, który mnie posłał. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Święty Franciszek z Asyżu miał tę wyjątkową zdolność, by dostrzegać Bożą rękę, Boże dzieło w tym, co najprostsze, także w otaczającej przyrodzie. Nazywał zwierzęta małymi braćmi, siostrą, nazywał gwiazdy na niebie i planety. To jest wielka zdolność, by dostrzegać Bożą rękę, Bożą opatrzność w tym, co codzienne i w tym, co zwyczajne. Żeby mieć otwarte oczy na Boże działanie w moim świecie, w mojej rzeczywistości. I można powiedzieć, że wspomnianym w dzisiejszej Ewangelii mieszkańcom Korozajn, Betsajdy, Kafarnaum właśnie tego zabrakło. Widzieli zewnętrzne znaki, cudowne uzdrowienia, wielkie słowa Jezusa, ale nie potrafili zobaczyć w tym wszystkim Boga. I te wielkie znaki nie były dla nich wezwaniem do nawrócenia i zmiany w życiu. Pan Bóg zachęca nas dzisiaj tą Ewangelią i postacią świętego Franciszka, właśnie żeby mieć otwarte oczy, otwarte uszy, otwarte serce na Jego działanie wokół nas, także w tym, co trudne. I o tym usłyszeliśmy w pierwszym czytaniu w księdze Hioba. Hiobowi wydawało się, że wie wszystko, że po prostu został przez Boga nieuczciwie potraktowany. Jego przyjaciele, którzy przyszli go pocieszyć, ostatecznie szukali w jego życiu grzechu, który był przyczyną tego upodlenia, którego doświadczył. A Pan Bóg zaczyna mu w spokojny sposób ukazywać w dzisiejszym czytaniu ten świat, który go otacza, ten świat, który w jakiś sposób jest dla nas, mimo naszej wiedzy, ciągle niezrozumiały i niejasny, ciągle nas zaskakuje, czasem pozytywnie, czasem budzi w nas grozę, jak chociażby wtedy, gdy przychodzi kataklizm. I ostatecznie Hiob zaczyna rozumieć, że jedyne, co może zrobić, to położyć palec na ustach, zamilknąć, wsłuchać się i faktycznie szerzej otworzyć oczy. I nawet w tym, co trudne, nawet w doświadczeniu cierpienia, odrzucenia przez wszystkich, zacząć poszukiwać znaków Bożej opatrzności, znaków Bożej miłości, Bożego prowadzenia. Nie zawsze jest to proste. Ale właśnie dlatego zbliżamy się do Słowa Bożego, do ołtarza Słowa Bożego, do ołtarza Eucharystii, żeby sam Pan Bóg nas poprowadził. I przykłady świętych, w tym świętego Franciszka, uczą nas, że jeżeli człowiek daje się Bogu w życiu prowadzić, to staje się święty, a przez jego ręce dokonują się rzeczy wielkie. Nie dąży i nie śpieszy już za doczesnym bogactwem, ale potrafi je, tak jak święty Franciszek, odrzucić po to, by wybrać bogactwo znacznie większe, bogactwo życia wiecznego w niebie. I także ta dzisiejsza uroczystość, ten dzisiejszy dzień, pierwszy piątek miesiąca, też do tego nas wzywa, żeby potrafić zrezygnować z tych rzeczy wielkich w porządku doczesnym i żeby na nowo zapragnąć rzeczy wielkich w niebie, żeby zapragnąć na nowo zbawienia, odkupienia przez krzyż Chrystusa.